Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Jutro, czyli 5 kwietnia, mija okrągła rocznica śmierci Albina Siwaka. Osoby wyjątkowo kontrowersyjne w środowiskach za czasów PRL-u do dnia dzisiejszego. Nawet pogrzeb był wyjątkowo przemilczany. To o tym świadczy, prawda? Osoba, która była perłą polskości, oddania ideom narodowo-chrześcijańskim. Miałem to szczęście poznać Albina Siwaka i się z nim zaprzyjaźnić. Spędziliśmy wyjątkowo dużo czasu, niestety w większości swojej, na rozmowach telefonicznych. Kiedy mogłem, go odwiedzałem. Dlaczego jest taki opis Albina Siwaka po dzień dzisiejszy, pomimo że faktycznie sporo ludzi otworzyło oczy? Pomijając propagandę czosnkową, drodzy Państwo, to również chodzi o to, by jego książki nie ujrzały światła dziennego. Ponieważ zawartość w nich jest wyjątkowo niebezpieczna dla tego systemu. Opisuje wszystko od A do Z. A miał chyba najwięcej materiałów, które zgromadził przez bardzo wiele lat. Między innymi również posiadał z archiwum Moskwy mnóstwo dokumentów. Dzięki nie tylko marszałkowi Kuligowowi, który był jego przyjacielem i nawzajem, skorzystał również z możliwości wejścia do archiwów Moskwy dzięki jemu, jego synowi, marszałka Kuligowa, wówczas był generałem. Chyba nie muszę przypominać, że wejście do archiwów Moskwy jest tylko przeznaczone dla Rosjan i to z bardzo długim oczekiwaniem. On natomiast miał to od ręki. Tak był szanowany ten człowiek. Nie tylko przez prawdziwych patriotów w Polsce, ale i również w Rosji. Po dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, przypominam, Albin Siwak, kiedy przyjeżdżał do Rosji, nigdy nie był sprawdzany. Tak samo jak i do ambasady rosyjskiej w Warszawie. Był taką znaną i szanowaną osobą. Moje wspomnienia od pierwszego dnia chciałbym Państwu troszkę przedstawić. Uważam, że te książki, które wydał, to skarpa. To jeszcze raz powtórzę, obok myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego, wpisów Stanisława Staszica, Maksymiana Kolbe, Felisa Konecznego, są podstawą i uważam, że kiedy przyjdzie moment wolnej, prawdziwej, wolnej Polski, bez agentów, czyli bez tej propagandy medialnej, z pewnością będą zasilać się w szkołach od samego początku wszystkich uczniów. Nawet patrząc na te książki, drodzy Państwo, abstrahując od artykułów, jak i również wypowiedzi jego, myślę, że by wystarczyło, by ta świadomość była zupełnie inna. Otóż na dzisiejszy dzień, drodzy Państwo, te książki są wyjątkowo ciężkie do zdobycia. A jeżeli już, to drogo.
Bardzo drogo. Przykrością muszę twierdzić, że chyba jednak rodzina nie kontynuuje z takich czy innych powodów, by te cenne materiały były dostępne. Drodzy Państwo, na wstępie to jest książka w żołnierskim drelichu Narodowego Polskiego Wojska w nadziei na sprawiedliwy ustrój i szacunek dla wiary przodków. Mam wszystkie książki oprócz jednej, tej ostatniej. Takich czy innych przyczyn je nie dostałem, ale to już niech zostanie sekretem. Była dla mnie dana przed śmiercią Albina Siwaka. Tutaj jest to. Proszę zobaczyć. O, tak pokażę, żeby ktoś nie powiedział, że może są tacy, którzy uwielbiają stwarzać komuś nową historię, której nie ma. Jest tylko w ich chorych wyobraźniach. Szanownemu panu Wojciechowi Jankowskiemu od autora. Szanowny panie Wojciechu, skoro życie czy też opatrzność krzyżowała nasze ścieżki, pozwól pan, że przyjacielowi zrewanżuję się i przyjmij pan tą książkę. Napisałem ją w oparciu o wiedzę, jaka jest w dokumentach w Polsce i ludziach pełniących władzę w okresie PRL-u, w archiwach Moskwy, o bardzo liczne i szczere rozmowy z politykami, którzy jeszcze nie stracili zdrowego rozsądku oraz w oparciu o własną wiedzę i dokumenty. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam, Albin Siwak, 30.09.2016 rok. Odebrałem tą książkę, drodzy Państwo, u niego w domu, gdzie byłem nieraz. Tutaj natomiast w tej samej książce są zdjęcia. Wiele zdjęć, ale między innymi zdjęcie z Albinem Siwakiem. Proszę uprzejmie. Jestem dokładnie. Jest opis. Koło Albina Siwaka. A co trzyma w ręku? Pióro. Wieczne pióro, drodzy Państwo, które mu prezentowałem, za chwilkę opowiem. Tutaj jest następne zdjęcie. O, żeby nie było, że może skończyć się. Też jestem obok Albina Siwaka. Drodzy Państwo, Albin Siwaka. To postać dla mnie wyjątkowa, która odmieniła również w pewnym stopniu moje życie. A dlaczego? Ponieważ utwierdziła mnie w tym, co robię. On był nieugięty. Dla niego nie było kwestii poprzez jakikolwiek szantaż zmiany swoich poglądów. Straszyli go wielokrotnie. Sam widziałem samochód stojący nieopodal jego domu. Tak, był obserwowany. Mimo, że pod koniec zbyt często nie wychodził. To była forma zastraszenia. Marszałek Kuligo zmarł w 2013 roku. Powiedział proste. Jeżeli Albinowi Siwakowi spadnie włos z głowy, to te osoby poniosą konsekwencje, a wy wiecie jakie. I tylko dlatego Albin Siwak wydał te książki i przeżył. Drukarnia, która je wydała, musiała się zaraz zamknąć. Wracając do tego zdjęcia,
gdzie Albin Siwak trzyma pióro. Pamiętam jak dziś. Któregoś dnia spędziłem sporo czasu u Albina Siwaka, żeśmy rozmawiali. Pod koniec spytałem, panie Albinie, proszę mi powiedzieć, bo będę gdzieś za jakieś kilka miesięcy. Co mógłbym panu przywieźć, czego tutaj akurat nie ma? Chciałbym po prostu zrobić panu jakąś przyjemność. Albin Siwak powiedział, że nie, absolutnie. On ma wszystko i nic nie potrzebuje. Ja mówię, panie Albinie, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że no w Polsce, ja przynajmniej tak jestem wychowany, że z gołą łapą się nie przyjeżdża. Mówi, no tak, ale ja faktycznie nic nie potrzebuję. Ja mówię, proszę pomyśleć. Może pan coś lubi. Coś może panu smakuje, czegoś tu nie ma, czego tu nie ma. Odpowiedzi nie otrzymałem tak szybko. Po jakiejś chwili mówi, panie Wojtku, wie pan co? Jakby panu się udało znaleźć pióro na tłoczek, to było najlepiej. Ewentualnie na gumkę. No takie były właśnie systemy tych piór wiecznych. Bo wie pan, ja nie potrafię pisać długopisem. Albin Siwak przypomina i pisał i lewą i prawą ręką. W jednej nie miał trzech palców. Gdzie stracił je, mając bodajże, jak pamiętam, 8 lat. Kiedy przechodził przez płot podczas płota betonowy. Podczas bombardowania ze swoim ojcem. Na samej górze, na szczycie tego płotu była taka linienka. Nie było widać granatu, który się zwyczajnie tam jakoś zawiesił. Albin Siwak podczas tego przechodzenia to odbezpieczył. Granat wybuchł. Abstrahując od utraty palców, odłamki wbiły się w jego głowę. Jedno oko stracił na miejscu, drugie praktycznie było nie do odratowania. Ojciec zawiózł go do lekarza wojskowego rosyjskiego. Ale wcześniej był gdzie indziej, gdzie mu odmówili. Nie było szans uratowania go w ogóle. Ten lekarz się tego podjął i uratował to jedno oko również. Wyjął odłamki. Albin Siwak przeżył. Bo tak miało być. Chwilami się zastanawiam, drodzy Państwo, czy Bóg nawet takich rzeczy nie planuje. Wiecie, dlaczego tak sobie pomyślałem? Pewne przeżycia hartują człowieka, bo nie truchło jest ważne. Tylko mentalność. I myślę, że u Albina Siwaka to było jeszcze takie większe wzmocnienie jego charakteru. Przypominam, że Albin Siwak jako mały chłopak bardzo lubił pisać. Wówczas było ciężko znaleźć papier. Więc niedaleko, tam gdzie mieszkał, jeszcze po wojnie było sporo w takim budynku okupowanym przez Niemców papierów z logo, jak to się mówi, z tą fastyką niemiecką. Reszta była pusta. I Albin Siwak robił tam bardzo wiele notatek. Jeszcze w szkole, drodzy Państwo, nauczycielka zwróciła uwagę, że ma wyjątkowy talent i do opowieści, i do pisania. Bo to są dwie różne rzeczy, które podobają. Można dobrze pisać, a mieć problemy z przekazem. I na odwrót, drodzy Państwo, i na odwrót. On miał wszystko.
To był prawdziwy trybun ludowy, który łapał za serce swoją szczerością i prawdą. Dlatego teraz, jak nieraz słyszę do tej pory ludzi, którzy krytykują go, wyzywają od najgorszych, to przypominam, że ta osoba zawstydziła niejednego historyka, jak i również pisarza. Henryk Pająk też był zaskoczony jego wiedzą, a w nalisie, jak i również tymi książkami, co niektórzy potrafili nawet powiedzieć, że to jest niemożliwe, że to on pisał, że ktoś to zrobił za niego, czy bezczelności. Chyba wiemy, z jakiego klucza rasowego te osoby po się wywodziły. Albin Siwak był wyjątkowo człowiekiem rodzinnym. Jego przywiązanie do ojca do samego końca było piękne. W jednym tylko przeciwstawił się, wybierając pracę budowlańca, a później po krótkim czasie był brygadzistą i to największej formacji odbudowy Warszawy. Człowiekiem był, który nie pił, nie palił i przestrzegał tego u siebie w pracy również. Ojciec w zamianie za zostanie na gospodarstwie zgodził się o to, bo rozumiał syna. Jak widać, dzięki niemu jesteśmy w stanie mieć coś, co jest najbardziej cenne, czyli wiedzę, której nie zabrał do grobu, a która tak w oczy kole tych łotrów i będzie dla nich przekleństwem. Jest to. Te książki odżyją prędzej czy później. To już jest zapisane. Czy wam się to podoba, czy nie. Albin Siwak przechodził bardzo wiele podczas swojego życia. Począwszy od pracy na budowie, a skończywszy w dyplomacji. W 1967 roku wstąpił do partii bardzo późno. Tylko dlatego, bo tyle osób, Polaków będących w tej organizacji, go o to prosiło, by zasilić tych prawdziwych Polaków. Między nimi takim był Piotr Jaroszewicz. Było sporo. Tam była walka pomiędzy czosnkiem, nawróceniem polskich chamów i ludzi myślących. I ludźmi myślącymi. Polakami oczywiście. Ktokolwiek znał Albina Siwaka, wiedział, że ta osoba potrafiła oddać o swoją ostatnią koszulę. A więc tym samym myślał o sobie na końcu. Najpierw była dla niego najważniejsza sprawa ludzka, Polaków i ich obrona. Pod każdą postacią to robił, drodzy Państwo. Również jak miał ten moment taki, kiedy decydował, komu przydzielić mieszkanie. Przez wiele lat mówili, przecież tobie się należy. Ty praktycznie nie masz gdzie mieszkać. Nie. Ktoś inny potrzebuje je bardziej. Wy sobie wyobrażacie dzisiaj polityków po 89 roku z takim charakterem? Jest to po prostu niemożliwe. Jest to już historia w tym momencie. Ale ona powróci. Bo jest pomimo wszystko sporo takich ludzi, którzy mają polskie serca.
Brakuje tylko odwagi takiej, jaką miał Armin Siwak. Mam nadzieję, że poprzez te wszystkie sytuacje, jakie są, gdzie nas już dogniatają, bardziej już nie można, to poprzez braku wyjścia ta odwaga będzie musiała wyjść. Albin Siwak prywatnie był osobą taką jak na żywo. Nie było tam wymiany. Żadnej. Kiedykolwiek byście go obudzili, o jakiejkolwiek porze dnia i nocy, zawsze mówił tak samo. Nie mógł się przejęzyczyć, bo wychodziło to z serca. Chyba nie muszę wam mówić, ile jest tego pomiotła, która do tej pory pluje na tak wielkiego Polaka. I chyba nie muszę mówić, co to są za ludzie i spod jakiego klucza będą szabysiami, albo idiotami, albo celowymi gnojami takie rzeczy robią. Do dnia dzisiejszego. Zapewniam wszystkich, że ja osobiście, jeżeli dojdziemy do tego momentu, gdzie będę jeszcze żył, to te osoby będą ukarane. Dostaniecie McDonalda, 14 godzin roboty i będziecie zasuwać, aż się wam baterie nie wyczerpią. Będziecie traktowani tak, jak ten system nazywa dzisiaj ludzkość, czyli kapitał ludzki. Armin Siwak nigdy nie wstydził się swojej wiary. Nigdy. Od samego początku do końca. Opowiem wam tą historię z piórem, bo nie dokończyłem. Tak. Odpowiedział po jakimś czasie: panie Wojtku, jak się panu właśnie udało? Ja mówię się: panie Albinie, no, przyjadę za kilka miesięcy z piórem. W ogóle przez myśl mi nie przeszło, że to może być takie trudne. Uprzedził mnie: niech pan się z tym nie przejmuje. Ponieważ wiele osób, które o to prosiłem, nie dały rady. I ja mówię: niemożliwe. No, nie jest to takie proste. Faktycznie jak przyjechałem do Francji, wydawało mi się, że Francja jednak jest miejscem, gdzie tych antyków jest wyjątkowo dużo. Ja z kolei jestem miłośnikiem i troszkę się znam na tych sprawach, więc wiedziałem, gdzie szukać. Poza tym, tak jak się nieraz mówiło, że w Polsce raz na jakiś czas jest tak zwany pchlitarka, tak tam się nazywa brokąt. I one są bardzo często w okresie wiosenno-jesiennym, oczywiście lato też, organizowane wszędzie praktycznie, pod różną formą. Oprócz tego bardzo dużo mamy tu we Francji różnych takich właśnie komisów, no to nazywają kupno-sprzedaż. Więc wydawało mi się, że akurat w tym miejscu szybko to załatwię. I spokojną głową będę mógł powrócić do Polski, do Albina Siwaka. Okazało się, drodzy Państwo, że prawie do ostatniej chwili byłem z niczym. Któregoś pięknego dnia przez przypadek znalazłem pióro na gumkę. No, lepsze to niż nic. Mówię: już mam z czym jechać. W momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, miałem jeszcze trochę czasu do spotkania z Albinem Siwakiem, gdzie później mieliśmy wybrać się do ambasady Rosji. Razem, wspólnie. Na Starym Rynku jest taki antykwariat.
Cóż, mi szkodzi. Wejdę, popytam, zobaczę, co jest. Ku mojemu zdziwieniu osoba, która tam pracowała, powiedziała mi, że tak, dopiero przyszły dwa pióra. Ja mówię, jakie? Na tłoczek. Czy to jest przypadek, drodzy Państwo? Czy tak miało być? Pokazał mi piękne, czarne kompleto. Dwa. Nie, no mówię, to jest coś niesamowitego. Myślałem, że nie przyjadę, bo do tego stopnia byłem zdeterminowany. No nie, nie, no to jest w ogóle jakaś choroba. No. Nawet powiem Wam otwarcie, dałem w internet, bo ludzie dają w internet, ktoś tam się może odezwać i również nie osiągnąłem celu. A tamte dwa pióra w idealnym stanie prosiłem, żeby zapakował. Przyjeżdżam do Albina Siwaka, cały szczęśliwy. Rozmawiamy, ja mówię, panie Albinie, to dla pana. A co to jest? No, bo opakowałem tak, żeby nie widział. Do samego końca niespodzianka. Ja mówię, proszę zobaczyć. Otworzył. Och, jak się ucieszył. Po chwili mówię, panie Albinie, jeszcze jeden prezencik. O! Dałem to, co dostałem w tym antykwariacie na starym rynku. W pewnym momencie Albin Siwak mówi do mnie tak, po otwarciu. Wstawaj pan. I zdejmuj pan okulary. Zabrzmiało to tak, jak ja bym miał tu stanąć przed egzekucją. I Albin Siwak, takie mi się zrobił jak to kiedyś. Słuchajcie, nigdy nie widziałem tak szczęśliwego człowieka. To mi myśl nie przeszło. Takiego prezentu. Prezent był specyficzny tylko dlatego, że był ciężki do dostania. O czym ja nie wiedziałem. Natomiast on był aż zaszokowany, że nie dość, że na gumkę, to jeszcze mi się udało na ten tłoczek dostać. I właśnie te pióro, jedno z nich, jest tam, na tym zdjęciu. On te wszystkie rękopisy przed wydrukowaniem książek pisał tym piórem. Powiedział mi, że inaczej nie da rady. Nawet tam wymyślał jakieś długopisy, które lekko przypominały w swoim charakterze, jeśli chodzi o ten nacisk pióra. Wiecie, są takie te długopisy, takie jakieś specyficzne. Ale to też nie dawało tego, co on chciał. A miał takie upodobania. Ja to rozumiem. Ludzie, którzy pisali piórem wiecznym, nigdy nie wezmą długopisu do ręki. Taka jest prawda. Ja mówię to oczywiście głównie o ludziach starszych. Przywiozłem mu takie napoje. Cider. To jest na bazie jabłek albo gruszek. Jest to wyjątkowo niskoprocentowe, bo ja widziałem, że on nie pije alkoholu. To jest 1,5. Nieraz 1, nieraz 2% maksymalnie. Więc nieodczuwalne. Czułem wewnętrznie, że będzie lubił słodkie, bo tam jest kilka rodzajów. Kupiłem te słodkie i trafiłem. Powiedział mi, panie Wojtku, no dawno nie piłem coś tak dobrego. Mnie też to zawsze smakowało. Te wspomnienia, drodzy Państwo, o Albinie Siwaku są dla mnie takim motorem do mojej pracy również.
Nie było dnia, żebym nie myślał o tym człowieku. Nie ma. Są dwie osoby, o których tak bardzo myślę. Jest Albin Siwak i mój przyjaciel Mariusz. Wchodząca encyklopedia. A zmarł w 2013 roku mój rocznik. Prawdziwy przyjaciel. Do tej pory się nie mogę z tym pogodzić. Nagle. A wiecie jaka? Jak to się nieraz określało, krew go zalała. Już wówczas na to, co się działo. Wracając do Albina Siwaka. Najwięcej przegadałem z nim na temat marszałka Kuligowa, a tym samym na temat Putina. Przypominam jeszcze raz, że informacje Albin Siwak miał w pierwszej ręki, więc jakiekolwiek tutaj sprawy związane z manipulacją nie wchodzą w rachubę, drodzy Państwo. Zwyczajnie nie wchodzą w rachubę. Ponieważ to był wychowanek marszałka Kuligowa. Partyjna rozwiedka. Organizacja, która od samego początku założona przez marszałka Żukowa i później kontynuowana przez marszałka Kuligowa była tajemnicą. Likwidowała zwyczajnie wrogów ojczyzny. Więc przypominam sobie jego odpowiedź. Mówię, panie Albinie, jest pan naprawdę pewny tego w 100%? No to ci opowiem. To, co mi... to, co usłyszałem od marszałka Kuligowa, bo też go męczyłem w tym temacie. Czy wy jesteście pewni? A on do mnie powiedział tak. Posłuchaj, Albin. Czy ty sądzisz, że my byśmy wyhodowali żmiję pod własnym dachem? Ja straciłem 3 osoby w swojej rodzinie z rąk NKWD-owskich. Więc nie zadawajmy tych pytań. Z ciebie chyba też robili jakiegoś Siwakowa, nowy życiorys. Nie przypominasz sobie? Mówi, tak, masz rację. W związku z tym, drodzy Państwo, proszę nie siać dezinformacji. Proszę nie siać dezinformacji, ponieważ jeszcze raz powtarzam. Wystarczająco dużo czasu spędziłem z osobą, która dostała te informacje z pierwszej ręki. Tych, którzy potrafią śledzić politykę i wyciągać wnioski tak, jak należy, nie mają z tym problemów. Nie mają tych problemów, drodzy Państwo. Albin Siwak bardzo często wspominał mi pobyt w Libii. Był tam kilka lat. Bodajże, jak pamiętam, chyba 5. Zawsze dobrze się wyrażał na temat Kaddafiego. Ja pamiętam również opowieści mojego ojca, ponieważ jego kolega z pracy był lekarzem, tak samo jak i on. I w tym okresie też był w Libii. Te kontrakty były wyjątkowo korzystne dla Polaków. Polacy byli wówczas pracownikami na różnych szczeblach, ale przede wszystkim medycyna, jak i budowanie różnych infrastruktur, jak i przede wszystkim druga. Byli cenieni i chwaleni
Siba mi wiele opowiadał. Każdy Libijczyk wiedział, że jest to prawdziwy mąż stanu, ojciec narodu swojego, który został zabity tylko dlatego, że nie miał ochoty współpracować z dolarem. Chyba nie muszę mówić przez kogo, prawda? Chyba nie muszę mówić przez kogo. Albin Siwaka wbrew pozorom został tam wygnany tylko po to, by odciągnąć go od polityki wewnątrz kraju. Jaruzelski go nienawidził, natomiast szlak go trafiał, że wszystkie jakiekolwiek kwestie związane z Rosją musiały przejść i tylko przechodziły przez Albina Siwaka. Tego nie mógł znieść, ponieważ marszałek Kuligow, który wówczas był szefem Układu Warszawskiego 24 państw, nikogo innego nie uznawał. O tym się nie mówi, bo to jest niewygodne. Nie miał prawa przyjechać do Polski nawet na wakacje. Nawet na wakacje. Pamiętam, jak mi opowiadał, to też w książkach jest opisane, kiedy wreszcie powrócił, rzucił Gierymkowi paszportem w twarz. Albinowi Siwakowi udało się, drodzy Państwo, uzyskać bardzo wiele materiałów, wręcz workami. Przywiozła mu osoba, która była wytypowana do zadań, do wyczyszczenia tego, tych materiałów, które były wyjątkowo niewygodne dla okrągłego stołu. Czyli przede wszystkim Michnik, Kuroń, Gieremek, Mazowiecki, Wałęsa to nie mówię, bo szkoda słów. No i Tuska, który wówczas, jako młody jeszcze, też tam zasiadał. Dlaczego mówię Tuska? Ale nie powiem dalej, bo ta osoba nie powinna wjechać w ogóle do Polski, gdyby byli Polacy na miejscu. Po tym, co zrobił, to tylko jedna kara powinna być dla niego. Domyślacie się jaka? Przymusowe roboty do końca życia, bo szkoda marnować kapitału ludzkiego, drodzy Państwo. Po co? To by było zbyt łatwe. Przypominam sobie taką sytuację, jak Albin Siwak mi opowiadał. To było w Gdańsku. Przyjechał marszałek Kuligow, pierwszą rzecz, jaką zrobił, to zadzwonił do Albina Siwaka. Mieli zebranie. To były osoby tylko i wyłącznie ze środowiska zaufanego marszałkowi Kuligowowi. Jedyną osobą był Siwak. I to jeszcze obcą, bo Polak. Wielu oficerów wtedy się zdziwiło. To było takie większe zebranie. Omawiali sporo spraw. Przypominam sobie dokładnie jego słowa Albina Siwaka, kiedy w pewnym momencie, a jeszcze przed tym coś dokończę, posadził go oczywiście jak zawsze przy sobie. Albina Siwaka, Kuligow posadził przy sobie. Dawał sobie sprawę, że będzie to dla niego dużo bardziej wygodne, a przyjemniejsze dla samego marszałka. Oni się cholernie lubili. Ach, wiadomo, że na takich spotkaniach jest trochę alkoholu. Nie da się ukryć. Albin Siwak w ogóle nie pił i w ogóle nie palił. Co dla niektórych było
Nie zrozumiałem. No oczywiście. Raz tylko powtórzył marszałek Kulików. Zostawcie w spokoju Albina, ponieważ on nie pije i nie pali. Jasne? Marszałkowi Kuligowowi nie trzeba było powtarzać dwa razy. W pewnym momencie wchodzi oficer. I widząc Albina Siwaka, spojrzał na marszałka. Czy mogę coś powiedzieć? Marszałek wiedział, o co chodzi. Powiedział, tak, możesz śmiało mówić się. Otóż dostaliśmy, bo to jest ważne, informację, że jeden z naszych oficerów, to jeszcze wtedy te były czasy, tak zwanej eliminacji poprzez dowody, wysyła do Skandynawii w celach handlu prywatnego naszą odzież wojskową. Marszałek spytał tylko, Jewrej? Odpowiedź była tak. To chyba wiecie, co macie z nim zrobić. Tak się eliminowało te kwestie czosnkowe wówczas, które już były na dobrej drodze, na bardzo dobrej drodze. Później, po chwili, a w zasadzie po chwili, prawa ręka wówczas marszałka wstał i powiedział, może należałoby uruchomić partyjną rozwiedkę. Nastąpiła cisza. Chyba o jeden kieliszek było za dużo. Przypominam, że to było tajemnicą do 2010 roku. Do 2010 roku od czasów wojny. Nikt o tym nie wiedział. Rzeczywiście, twarz zastępcy zmieniła się nie do poznania, ponieważ za coś takiego była tylko jedna kara. Śmierć. I on sobie zdawał tego sprawę. Albin Siwak tą osobę dopiero zobaczył po 30 latach. Darował mu marszałek Kuligow, ale go wysłał bardzo daleko. Tam sprawował, bo był dobrym człowiekiem i dobrym oficerem. Ale konsekwencja musi być, by dopiąć celu. I też tak się stało. Kiedy się spotkali, bodajże to było w 2010 roku, czy 2011, wtedy przyjechał Albin Siwak do marszałka Kuligowa i później mieli pojechać na zebranie, które było organizowane i na których był Władimir Putin. Tam się spotkali. Co się z panem stało? Tyle czasu? Albin o tym nie wiedział. Opowiedział mu tą historię wówczas i powiedział wprost. Ja nie mam pretensji do nikogo. Na to zasłużyłem. 30 lat. Ale czyż można inaczej zrobić porządek, jeżeli się nie jest konsekwentnym? W tym bagnie, w jakim się znajdujemy? No nie, drodzy Państwo. No nie. Przedstawiłem Państwu tylko minimalny skrawek moich rozmów z Albinem Siwakiem. Zrobię to następnym razem. Będę w ogóle chciał poprzez fakt, że posiadam praktycznie wszystkie książki, opisywać wiele fragmentów. Nieraz już o tym sobie
Już nieraz o tym myślałem. I trzeba będzie zacząć to robić. I trzeba będzie za to się wziąć. Napomknę jeszcze do Marii Kwiatkowskiej. To była matka Boniego. Też spędziłem sporo czasu na rozmowach. Zainteresował mnie ten temat. Tym bardziej, że Ciechocinek to było miejsce, gdzie moja matka praktycznie spędziła całe życie. A my jeździliśmy tam na każde wakacje. Przynajmniej na miesiąc. I na weekendy również. Znałem Ciechocinek jak własną kieszeń, tym bardziej, że jest to uzdrowisko małe, ale wyjątkowo kameralne. Opowiadam, jak to było. Ciężko było pani Marii Kwiatkowskiej się przebić przez sporą ilość ludzi poprzez swój wygląd. Wyjątkowo czosnkowy. Okazało się, że była to wspaniała kobieta, która przedstawiła od A do Z i uwiarygodniła również Albina Siwaka w tym, co mówi. Przedstawiła tą historię, którą Albin Siwak też opisał. Ponieważ przez jej dom przewijały się wszystkie narady, telefony, dokumenty odnośnie Polski. Pięknie to przedstawiła. Jak ją ludzie potraktowali na początku, mieli rację, a później stali z oklaskami za to, co powiedziała. Bo to ona poniosła największe ryzyko, ujawniając tą całą prawdę, będąc z tego klucza. Ona była poza tym. Ponieważ dużo wcześniej siebie, jak i swoją córkę, tak mówiąc kolokwialnie, przerzuciła na wiarę chrześcijańską. Zdarzają się porządni ludzie. Zdarzają się. Bardzo wiele materiałów dzięki niej dostał Albin Siwak. Bardzo wiele. To była żona Bauera, psychopaty, prawa ręka Bermana. Dwóch największych w tym czasie zbrodniarzy. A synek Boni. Chyba każdy zna. Śliniak przezwisko. Gnida wyjątkowa. Niebie to brakowało. Straciłaby życie. Powiedziała, że w najlepszym przypadku mogą zastosować metodę wsadzenia jej do psychiatryka. Czy coś się zmieniło, drodzy Państwo, od 1989 roku do dnia dzisiejszego? Mówię o tej metodzie. Naturalnie, że nie. Ta metoda ciągle działa. I kto tak naprawdę ma odwagę o tym mówić? Tak małej ilości, między innymi Albin Siwak. Słuchajcie, Albin Siwak miał dwoje dzieci, jak to niektórzy wiedzą. Musieli wyjechać za granicę. Jedno do Japonii, drugie do Australii. Ze względu na działalność ojca. Kiedyś była taka sytuacja, że powiedziałem mu: panie Albinie, chciałbym mieć takiego ojca jak pan. Kto to dzisiaj rozumie? Dla kogo ten przekaz? Ile osób będzie w stanie przemyśleć to, co powiedziałem. Jak łatwo by nam się żyło, gdybyśmy mieli prawdziwe serca polskie. Bo nie każdy, kto się urodzi w Polsce, jest Polakiem.
Nie każdy. W momencie śmierci pani Marii Kwiatkowskiej książka jedna z tych, które on napisał, wydał. Nie, to była inna książka. To nie chodzi o to. Była książka, która leżała na jego biurku. Jakieś chyba 2 metry oto. Łóżka. Chyba była godzina 2 czy 2:30. Kiedy ona spadła. Kiedy zadzwoniła do niej, do niego, jej córka. Rano, do Albina Siwaka. On wiedział, co to za znak. I pytał, czy zmarła o tej godzinie? Skąd pan wie? Dalej się chyba domyślacie. Opowiedział jej tą historię. I powiem wam jedną rzecz. Nie ma słowa, które by powiedział Armin Siwak, w które bym nie wierzył. Bo to był taki człowiek. Brzydził się kłamstwem, fałszem. Są ludzie, którzy nie potrafią żyć, gdyby przeciwstawili się prawdzie. Tak zwyczajnie. Nieraz sobie myślę, że z Państwem, patrząc na niektóre wpisy, jaki to jest bałagan, jaki to jest, drodzy Państwo, psychopatyczny gniota, którego nie należałoby nawet poruszać, a nie da się. Jakie to jest niskie, jakie to jest nieważne wbrew pozorom. Nawet niegodno plucia. Jak się patrzy oczywiście na pewne postacie, tak wielkie jak Armin Siwak, i ktoś bezimienny, anonim, o muszku Koliberka śmie cokolwiek na jego temat powiedzieć. Jak trzeba być wyjałowiony z jakiejkolwiek zasad, uczuć, nie mówiąc o wiedzy. Jak bardzo. Nie wiem też. Drodzy Państwo, zbliżamy się już prawie do godziny. Ten dzień jest dla mnie wyjątkowo pamiętliwy, tym bardziej, że jest to 5 kwiecień, dzień moich urodzin. Nie zdążyłem przyjechać wcześniej. Nie przypuszczałem, że jego stan jest aż tak groźny. Tym bardziej, że kilkukrotnie był w szpitalu. Prosił Pana Boga o rok, by mu jeszcze podarował, by skończył swoje dzieło. I to mu było dane. Drodzy Państwo, życzę wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem i obu więcej takich ludzi jak Armin Siwak.